Słuchajcie, taki sobie Mercedes B-klasa, auto właściwie dopiero co odpalone, jeszcze nie osiągnęło żadnej temperatury. Na zewnątrz nie jest jakoś spektakularnie zimno, jest 7,5 stopnia, jest chłodno. Klimatronik, a raczej brak klimatronika, klimatyzacja manualna ustawiona na jakieś tam 23-24 stopnie. Słuchajcie, od razu mamy po minucie, po dosłownie minucie, kiedy silnik chodzi na postoju, nawet może minuta nie minęła, już leci z tych kratek ciepłe powietrze. Czemu tak nie jest z Volkswagenem? Miałem Audi A6 C7, Audi A4, mam Toyotę jeszcze obecnie i po prostu na ogrzewanie trzeba chwilę poczekać, a tutaj to jest niemalże od razu. Bardzo duży plus moim zdaniem dla Mercedesa za takie rozwiązanie. Od razu naprawdę leci cieplutkie powietrze. Wskazówka w zasadzie dopiero drgnęła, także silnik nie jest rozgrzany, czyli musi tu być zastosowana jakaś elektryczna grzałka dodatkowa wspierająca to ogrzewanie na początku, bo to niemożliwe, żeby leciało tak miłe, ciepłe powietrze na początku, od razu po rozruchu.